Siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj mija równo tydzień od Hate Parku, w którym miałem okazję wystąpić razem z Liskiem oraz z Michałem Polem. I na tym właśnie Hate Parku dałem Michałowi Polowi do otworzenia paczkę z ikoną Baby bądź Medium na koncie, na PC-cie, na Poglacy oczywiście, na którym byliśmy świeżo po wbiciu top 200. Jak to wypadło, jaka była to ikona, no i oczywiście ogrywanie tej ikony. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek i do zostawienia łapeczki do góry. Lecimy! Paka z ikoną Baby, bądź pośrednia. No słuchaj, może być Zidane. Mówcie, być... mówcie, komentujcie, bo ja się nie rozumiem. Dobra, to wchodzisz w sklep. W sklep. Słuchaj, może ja nie będę patrzył, dobra? I jakby tak... Ale my patrzymy, możemy patrzeć. Albo możemy zrobić tak, potem dobra, zrobimy quiz. Zrobić co chce z tą paczką, będzie chciał. Ale nie patrz to na PC-cie, ty, ja tutaj robię historię dalej z tego, wiesz? Aha, tak? Okay. Tak, to jest wielka historia. Nie patrz, każemy ci zgadywać. Dobra, ja nie patrzę, nie? Lecicie. Uwaga. Poszło? Naciskam, tak? Odbierz swoją paczkę i co mu zdradzamy? No, ulala, no ja ci powiem, mój ulubiony, absolutnie. Niech zgaduje. Dobra, dawaj, zgadujemy. Dobra. Musisz albo, coś albo nie, masz 7 pytań i my musimy ci odpowiadać. Dobra, trochę tak. Jak nie zgadniesz, to quickselujemy. Dobra, robimy tak? Czułko. Dobra, robimy czułko. Dobra. Dobra, robimy i możemy czułko. Tylko tak nie odpowiadać. Dobra. Tak. Dobra, super, genialne. Okej, okay, to może zaczniemy od pozycji. Czy jestem napastnikiem? Teraz pytanie, zadaj konkretnie pytanie. A dobra, czyli wiem, że jestem skrzydłowym, tak? No, Bartku, to już są dwa pytania. No nie no, czy jestem napastnikiem, musisz powiedzieć tak czy nie? No słuchaj, czy niebieski pozycja, kolor FIFA. Pozycja napastnik, tak? Niebieski kolor FIFA, wiesz o co chodzi. LS, N, PS, to wszystko. Co no to jest? Kurde, żeś zadał takie pytanie, chłopie. No kurczę, no albo czekaj, niech Chad odpowie. No właśnie. Niech Chad odpowie, czy to jest napastnik, czy to nie jest napastnik. Hej Chad, pamiętaj, że Chad jest minimalnie spóźniony. Okej. Okay. Nie, no to jest napastnik czy nie? No spokojnie. Czy to jest napastnik? Chat, pomóżcie. Chat, powiem ci tak, zajebisty, gitara, o kurwa. No. Aha, czyli dobrze jest, tak? No. Czyli dobrze jest. Czekaj, chyba niżej, wiesz? Bo to tak, Jarko, czy tak, tutaj okay. Klasa. Ale, aha, to mnie, albo mnie trolujecie teraz strasznie, albo jestem. To jest najlepsze. Mogę mu to odczytać? No myślę, że nie, bo nie, to nie. Będzie ułatwienie mocne. Tak. Okay, napastnik, tak? Tak. Dobra. Czy jestem z kraju europejskiego? Tak. Tak. Chyba. Chyba to się zmieniało. Nie, jesteś. Ty, zmieniało się? Nie. A, dobra. Żarty. Czekaj, czyli to jest jakiś tam... Dobra. O kurczę. Ty. No zastanawiam się. Dobra. Czy... Grałem profesjonalnie w futbol między 2001 rokiem a 2010. Jeszcze raz, którym? Między 2001 a 2010, czy wtedy miałem swój pik, powiedzmy tam. Tak, formę. Tak. Okej. Okay, okay. Czyli wiemy, że nie na przykład nie Puskas i tak dalej. Dobra, Europa. To trzy, tak? No to trzy. Jeszcze cztery. Dobra, siedem pytań to jest dosyć dużo, to mi się wydaje. Okej. Okay, czy byłem legendą klubu, jakiegoś klubu z Premier League? Nie. Czy taki był główny? Nie. Żeby ci tutaj powiem. Tak. Może jakaś podpowiedź, bo tak to kurczę, nie mogę zapytać. Podpowiedź. Czekaj. Ale Sztosik. Tak. To jest podpowiedź. Ale no, to Sztosik to nie jest podpowiedź. No. Dobra, Lisu, podpowiedź LS albo PS, bo tak to będzie mi ciężko. Nie. To nie jest LS ani PS. Nie. Czyli co, pozycja napastnik? No nie. To co to może być? Ale bez quickselu, nie? Bez quickselu. No. Bez quicksela. Bez quicksela, no bo tak to się może, tak to się może przydać. Dobra, dawajcie jakąś podpowiedź, to zgadnę, no bo tak to wiecie. Słuchaj, możemy mu powiedzieć, co wygrał? Jeden z jego sukcesów. Został mistrzem świata. I to... Ale czyli został mistrzem świata, czyli 2006 albo 2002, czyli nie Brazylia, czyli to musi być Włoch, tak? Dobrze mówię? No bo mistrz świata. No to już bardzo zadajesz pytań tyle, że... Nie, skończy się pytanie. Okej, okay, czy to jest Włoch? Tak. Okej, okay, no to trafiłem. Okej. Okay. Został mistrzem świata Włoch. Ofensywny. Nie, no to nie może być... To nie może być Pirlo. No nie, nie... Pirlo nie, no nie, to nie jest Pirlo. To nie, bo to jest no, pomocnik, przecież kreator. Baggio, kto tam jeszcze w ikonach jest z napadów?
Vieri też nie, to też nie jest. W przypadku Vieri to nie te lata. Kto jest jeszcze z Włoch wtedy? Dawaj, Roberto, podpowiem coś. Bum, bum, dawaj. To jest... Czekaj, no bo to... Klub! No jakiś klub jeszcze, bo już zgadnę tak to i przynajmniej... Dobra, zobaczysz, no, klub, właśnie. Możesz... To strzelaj, no to odpowiadaj. Bo jak nie gramy o Quixel, to zadawaj pytania, nie? Dobra, no właśnie. Czyli gra we Włoszech, tak? Czy nie gra we Włoszech? Tak. No. Okej. Okay. A ty specjalnie to zrobił, bo nie pytał o to. A czy okay. To z Włoch? No, dawaj pytanie. Grał w AC Milan? Nie. Chyba nie. Nie, no to nie, no to tak, gdybyście wiedzieli, że ten... Chyba nie. Włoch. Ale nie ma żadnego dobrego Włocha na napadzie. A? Nie ma żadnego dobrego Włocha. No pomyśl, dlaczego się zastanawiałem tyle, że to jest czy to jest napastnik. Właśnie nie wiem, na jesieni jest? No. Nie, na jakiej pozycji? No. Ty, ale no, widzowie, ale serio, ej, naprawdę widzowie, stanęlibyście tutaj, patrzycie na napis kanał sportowy, zaćmienie umysłu, nie? Nie jesteś w stanie sobie po prostu przypomnieć. No, Robert, widzisz jakby tą scenerię? Tak myślę, musisz, co bym... Nie, bo nie zgadnę tak to. No nie zgadnę tak to, no nie zgadnę. Podpowiemy mu, ale co? To co tam było, że... To już zgadnij, jak mu to... Dawaj się. No właśnie, tu chodzi o to, żeby nie dać odpowiedzi. Ale zgadnę tak to. I jeszcze ktoś zadzwoni do was. Win-win sytuacja będzie, jeszcze ktoś zadzwoni tak to. Bez przedłużania, dawaj, Robert. Co mi myślisz? Jakaś taka oczywista, żeby... No dobra, to no, podpowiemy ci, że tak? Tak. Juve. Nie myśleliśmy o tym samym chyba, tak? Ja myślałem o tej innej. Okay. To na koniec. No to jest podpowiedź, czy nie ma? No jest, no, Juve. Klub Juventus. Stara dama. Boże. Bożenka. Zaćmienie. No przecież to... Nie, no myślę Juventus mi się przypomina, kurczę, Zlatan Ibrahimowicz, no. Przecież dobrze, to jest Szwecja, tam, no nie tak, mogę, tak. Nie mogę po prostu, mam zaćmienia. Tak. Dobra, sprawdzam. Twoja ulubiona ikona w FIFA 19. Ikona, karta, tak? Taka była. Tak, taka podpowiedź tu jest. Twoja ulubiona... Dobra, mam, Del Piero. No. Tak. O Jezus, tak jest, Del Piero. Yes. Del Piero? Tak. O, ależ to będzie legenda, tak. Ależ to będzie legenda. Dobra, Alessandro Del Piero, matko. Mamy to, pewnie, że tak. Słuchajcie, jest i on, jest magiczny Alessandro Del Piero. W tym momencie warty na PC-cie w okolicach 900 tysięcy monet. Także zwróciła się ta paczka z ikoną. Wielkie dzięki jeszcze raz, Michał, za ten traf. 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. No i ja nim w FIFA 18 dokładnie, tam padła podpowiedź, że FIFA 19, ale to była dokładnie FIFA 18, kiedy zrobiłem z BC o tę ikonę i on naprawdę u mnie czarował. Czarował całą FIFA 18 na PS4. A teraz, możliwe, że na Poglacy również poczaruje. Na razie jeszcze nie zagrał żadnego oficjalnego spotkania. Nasz bilans oczywiście cały czas jeden remis i jedna porażka w Champions i 40 zwycięstw, także czas sobie zagrać jakiś meczek w Division Rivals. Składzik mamy następujący, skorzystam z czerwonego Akanjiego, którego wzięliśmy właśnie z player picków za top 200. Eduard na atak, Ben Arfa w środku będzie tutaj z Santa Marią, skrzydełka Diaby i Vela, no i na napadzie właśnie Eduard z Del Piero, formacja 4-4-2. Zobaczmy, jak ten składzik będzie hulał, Alessandro Del Piero. Patrząc na skład rywala, tutaj też chyba były jakieś SBC o ikonki robione, może też paczki z ikonami za słapy, bo aż 3 ikony. Michael Essien tutaj i Cannavaro na obronie, no to na pewno się rzucają tutaj w oczy. No i dobra, zaczynamy to spotkanie. Co to są za próby wkrętek, naprawdę? Czy kiedykolwiek udało wam się strzelić bramkę po wkrętce z rzutu różnego, bo ja nigdy takiej bramki nie strzeliłem? Przynajmniej nie celowo, bo wydaje mi się, że w poprzedniej edycji chyba trafiłem z rzutu różnego, ale to był jakiś totalny fart. I też takiej bramki nigdy nie straciłem. Wydaje mi się, że często pojawiają się takie filmiki, wiecie, z glitchami na YouTubie, a to jak wkręcić z różnego, albo jak strzelać zawsze w tej danej sytuacji, a to jednak tak nie działa, że zawsze w tej sytuacji. Oczywiście w jakichś tam przy konkretnych okolicznościach spełnionych to się wydarzy, ale nie, no nie zawsze po prostu. Dobra, zobaczmy. Del Piero, czy działają nadal stepowery? No właśnie, ten stepover nie był aż tak dobry. Powiem szczerze, pierwsza moja gierka po patchu, oczywiście ten patch na PC-cie wleciał wcześniej, natomiast ja odpalam tą gierkę na PC po raz pierwszy od tygodnia, a na konsolę wleciał dziś. Wleciał dziś, nie grałem jeszcze na konsoli po patchu. No jestem ciekawy waszej opinii, czy faktycznie te stepovery już nie będą skuteczne. Jeśli tak, to co zamiast stepoverów? Chociaż zobaczmy. Jest Del Piero, może jakieś odegranie sklepki. Jest cały czas Del Piero. Del Piero, super się obrócił. Del Piero. Ajajajajaj, to było takie troszeczkę 50-50.
Ładnie się teraz obrócił, Eduard wystawi, Vela, Vela musi to trafić. Świetnie, świetnie zakręcił Del Piero, asysta drugiego stopnia, bramka Carlosa Vela. No rywal tutaj troszeczkę przytrzymuje tę piłkę, no ale nic mu to na razie nie daje. A propos jeszcze gry na PC-cie, słuchajcie, odpaliłem tutaj meczek tak od razu z buta właściwie, wszedłem do futa i odpaliłem spotkanie. No i słyszę właśnie na słuchawkach, że dźwięk jest zbugowany. Gdybym to wcześniej zauważył, to bym zestartował gierkę i po ponownym odpaleniu wszystko byłoby w porządku. A tak są jakieś chyba trzaski, nie wiem czy wy to słyszycie, ale strzelam, że tak. Natomiast tych trzasków byście nie słyszeli, no właśnie gdybym zrobił restart. Teraz oczywiście nie mogę zrestartować, nic nie mogę z tym zrobić, bo straciłbym fokus na grze i wpadłby tutaj walkover. Także jesteśmy uwiązani już do końca meczu z takim poziomem audio, jaki jest. Natomiast no to jest taka mini wada gry na PC-cie, tak? Że takie rzeczy mogą się zdarzyć, trzeba coś restartować. Na konsoli raczej takie bugi nie mają miejsca. Dobra, dawaj Eduard. Może coś tutaj teraz wykreujesz, tam pokazał się fajnie Eduard, wycofa, jest Ben Arfa i 2-0. Czyżby rage quit? Jeśli tak, to się ucieszę, bo będę mógł właśnie zrobić ten restarcik i zagrać za chwileczkę spotkanie numer 2. Debiut Del Piero w oficjalnym meczu, asysty nie dał, nawet nie wiem jaką ocenę tutaj mógł zrobić, zaraz zobaczymy oceny. Eduard 8-2, Del Piero 6,6, czyli najsłabiej z drużyny. Nie, dam, Jürgen Damm na prawie obronie niby słabiej i Burki, ale dał radę Del Piero, zrobił co miał zrobić, zobaczymy jak spotkanie numer 2. Słuchajcie, mamy jeszcze tutaj jakieś dwie paczki przedsprzedażowe z EA Play Pro mi się tutaj trafiły, więc no otworzymy. Zestartowałem grę, już dźwiękiem powinno być wszystko ok. I za chwilkę wjedziemy ze spotkaniem numer 2. Tutaj też pominiemy oczywiście, chociaż chyba były ekrany. Nie, to oczywiście wydawało mi się. No i otworzymy jeszcze tą jedną paczkę, a potem od razu gramy drugi meczek Division Rivals. Oczywiście to chyba nam nic nie da, bo musiałbym zagrać parę spotkań, żeby mieć jakąkolwiek rangę i odebrać nagrodę w czwartek. Ale jutro, to znaczy w środę, też jest dzień i być może coś jeszcze sobie pogramy na tym koncie i będzie szansa jakieś nagrody w czwartek dostać. O, proszę bardzo, dwa razy ekraniki tutaj wleciały. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda, jeśli chodzi o to Division Rivals. Na pewno mam punkty, na pewno mam punkty. Tak jest, jeszcze za tamto poprzednie FUT Champions, gdzie wybiliśmy oczywiście to 21 miejsce na świecie. A jeśli chodzi o rangę, to 6 ranga. Aha, czyli dostanę 3 duże złote paczki. Paczki premium nawet. Dobra, niewymienne. A za rangę 5 3 duże złote paczki. No nie wiem. Nie wiem, czy mi się to opłaca. Zaraz zobaczymy, czy rywalowi, którego napotkamy za momencik, opłaci się mierzyć z nami. No to zobaczmy. Pojedynek numer 2. O! Widzę, że to jest aktualizowane Game Face Dembele, który tutaj na napadzie. Jest Mbappe. Jest Makelele w środku pola. No ciekawy, ciekawy wybór. Zobaczymy, czy Kylianek tutaj coś poczaruje, ale mam wrażenie, że czas wreszcie na debiutującego gola ze strony Alessandro Del Piero. Bardzo chciałbym taką brameczkę tutaj ujrzeć. Jest jeszcze jedna próba. Jest teraz! Bardzo dobre wyskoczenie do główki. Jürgen Damm. Ale chyba spalił teraz Diaby. Chociaż zobaczmy. Sędzia nie gwiżdże. Diaby, ale... Na wstecznym tutaj Eduard niepotrzebnie odwracał się w stronę własnej bramki. Vela. Zobaczmy. Jest Eduard. Jest Del Piero, Del Piero! Nad bramką. Niewiele, niewiele zabrakło w tym momencie. Ładnie teraz rywal się obrócił. Drybluje Mbappe. Messi! Jest 1-1. Bardzo ładnie teraz zagrał tę akcję nasz przeciwnik. No, ta pierwsza połowa taka przeciętna troszkę w naszym wykonaniu. Del Piero nieskuteczny. Dwa strzały. Niestety jeden zbyt mocny, drugi zbyt lekki. Zobaczymy, czy w meczu numer 2 się, w drugiej połowie drugiego meczu się tutaj odkujemy. Eduard może teraz, Eduard! Ależ dostał piłkę od Del Piero. Brawo, jest 2-1, także asysta na razie. Del Piero się zabawił teraz z rywalami, właśnie czegoś takiego oczekiwaliśmy od Alessandro Del Piero. Brawo za tę akcję, naprawdę świetnie to zrobił. No musieliśmy tutaj obrońcę wykręcić, ale świetna akcja, jest asysta, jest bramka w drugiej połowie spotkania, także troszeczkę wykrakałem, że ta druga połowa będzie być może przełomowa dla właśnie losów Alessandro u nas w drużynie. Zobaczmy jeszcze tą akcję, Del Piero. Del Piero! Del Piero! Brawo. Klasa.
Klasa, 4-1. O to chodzi. Świetnie, teraz klepka Diaby. Chyba wystawi do Eduarda. Dokładnie tak, Eduard. Ale teraz Varane go powstrzymał. Jest jeszcze Del Piero. Del Piero. Minął bramkarza Del Piero. Jest i hat-trick. Jest i hat-trick. Hat-trick z asystą. No co za druga połowa w jego wykonaniu, naprawdę. Ben Arfa. Ja jeszcze tutaj kolejna asysta od Del Piero. No naprawdę, wydawało się po pierwszej połowie, że rywal tutaj jest w stanie nam nawet zagrozić. Nawet zagrozić w tym spotkaniu. A tu druga połowa, no totalna demolka, totalna demolka. Nie wiem, czy to tak dobry występ Del Piero, czy też po prostu rywal spuścił troszeczkę z tonu. Albo po prostu może tak mocno tryhardował tą pierwszą połowę, że już sił na drugą nie starczyło, energii i skupienia. Chociaż jeszcze go nie skreślajmy, jest Leo Messi, ale Klosterman spokojnie tutaj odprowadzi Argentyńczyka. Nawet tutaj niespecjalnie musiał wjeżdżać w niego jakimś odbiorem. Teraz świetnie, jest Vela, ma tą szybkość. Vela, czy wejdzie w pole karne? Vela chyba będzie chciał się zatrzymać. Oj, to będzie rzut karny. No tutaj wślizg zdecydowanie niepotrzebny. Aż taki, no i zobaczmy, czy Ben Arfa tutaj sobie trafi. Ben Arfa. 7-1. Del Piero! No, tutaj już naprawdę przesadzamy z tymi akcjami niektórymi. Co tu się dzieje w tej drugiej połowie? Przecież było 1-1, nawet wyrównane spotkanie, a nagle jest 8-1. No, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Może teraz Messi jeszcze jest 2-8, także Messi 2-8, no z czymś mi się to tutaj kojarzy. Sierpień, Bayern, Barcelona, wszystko się zgadza. Byliśmy tutaj jak Bayern dla drużyny naszego rywala. 8-2, świetny występ wreszcie Del Piero, no szczególnie w drugiej połowie. 10 oceny meczowej, 4 bramki, 3 asysty, więc przyczynił się aż do 7 bramek. GG, myślę, że fajne meczyki wyszły, fajne debiuciki, znaczy debiut jeden oczywiście, ale fajne dwa mecze w wykonaniu naszej drużyny. Słuchajcie, dajcie znać, jak wam się podoba Del Piero w tej ekipie, dajcie znać, jak wam się gra po patchu i czy chcecie właśnie więcej peceta, odcinków z peceta na moim kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.